Oglądałem w telewizji. Właśnie telewizję oglądamy. Mnie to przeraża, że jak ludzie niegodni, nieuczciwi obrażają prezydenta Polski RP, Andrzeja Dudę. Bo wiadomo, kto jest prezydentem naszym ukochanym, pan Andrzej Duda. Pojechał do Gdańska, do Wejherowa, do Władywostoku, do Pucka i było pokazywane w telewizorze zaślubiny z morzem. Widziałem, jak w jednym odcinku, jak prezydent zdjął z paluszka swego pierścionek i rzucił do morza. Brawo, panie prezydencie Andrzeju Duda. Zaślubił pan nasze morze ukochane, Bałtyk, jest nasze. Jest nasze polskie. A mam żal do tych ludzi, Kidawy, jak ona się nazywa, Kidawa, że ludzie obrażali pana prezydenta RP, Andrzeja Dudy, bardzo brzydko. Bardzo brzydko. Teraz chcę się odnieść do pani Kidawy i zadać parę pytań dla pani. I niech pani się zastanowi bardzo dokładnie, żeby pani przyjechała tu na Podlasie, do Białegostoku, co by było? Co pani jakby zareagowała? Czy wezwałaby służby, czy nie? Na pewno by służby wszystkich łapaliby i sadali do więzienia, do aresztu. Albo mandaty pisaliby, że na panią brzydko mówiliby. I czymś ludzie rzucali w panią. Na przykład kamieniami, innymi rzeczami. Różne rzeczy można rzucać. I ludzie, powiem tak, to zapamiętali, ja zapamiętałem nawet, jak pani podeszła do tych ludzi i nic nie zwróciło uwagi. Bo to byli pani ludzie, podesłani, żeby krzyczeli, żeby zakłócali w Władysławowie, w Wejherowie, w Pucku. Przemówienie godnego człowieka dla mnie, prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo on ładnie przemawiał, bardzo ładnie zrobił ze ślubiny z morzem. Nadal morze, tak jak powiedziałem, Bałtyk jest nasz, polski. Pierwszy ze ślubiny złożył wiadomo kto. Generał Haller. Kto? Generał Haller. A, generał Haller złożył. Właśnie wszędzie jest jego ulica. Później złożył ze ślubiny marszałek, mój pradziadek. Też złożył ze ślubiny. I dwóch ludzi są najważniejsze. Dwóch ludzi są najważniejsze, którzy zrobili ze ślubiny dla Polski. I pani, weźmy się zastanowi, pani Kidawo, bo powiem tak, ludzie mogą zrobić dla pani. Jak pani przyjedzie do Białegostoku, to prędko zrobią ludzie. Zemszczył się na pani. Zemszczył się, proszę pani. Dlatego, że nie można obrażać takiego godnego człowieka, który reprezentuje Polskę. Czy to Andrzej Duda, czy to inny człowiek by reprezentował. Trzeba będzie wprowadzić ustawę, a tych wszystkich ludzi, którzy tak rzucali, to trzeba pod ścianę, pod mur i żeby była kara śmierci, w łeb od razu. Dlatego, że człowiek człowieka nie może obrażać. A jeszcze godnego, który reprezentuje nasz kraj, który nie jest pijakiem, nie jest alkoholikiem, tylko godnym, uczciwym człowiekiem. Który zawsze co chce zrobić, to jest wykonane przez rząd. I powiem tak, że skończyć się z tym obrażaniem na głowę państwa, bo to głowa państwa jest. I powiem tak, że skończy się dla takich ludzi niegodnych, będą w aresztach, będą dostawać kule w łeb. Jak kiedyś, za komuny było. Za komuny było dla was dobrze? W łeb to będzie w łeb. Oko za oko, ząb za ząb będzie. Jest takie przysłowie.
Oko za oko, ząb za ząb pójdzie. Bo dla was nie dogadasz, nie ugadasz, nie przemówisz, nic, zero. I powiem, z tym trzeba skończyć jak najprędzej. Z takim badyctwem, wyzywaniem, przezywaniem. Nie tylko mnie przezywacie, ale przezywacie już głowę państwa. Jak tak wy się nie boicie się? Jak tak wy możecie to robić? Żeby głowę państwa obrażać? To dla mnie w głowie się nie mieści. To jest chamstwo, obłuda, to jest chamstwo z waszej strony. Pokazujecie siłę, a siłę można z waszą zwojować prędko. I na pewno ja udam się do Warszawy na dniach, może środę, czwartek i będę rozmawiać i zostawię pismo, zawiozę do prezydenta Andrzeja Dudy, głowę państwa i wtedy zobaczę, co Andrzej Duda dla mnie napisze, a wtedy będzie na pewno wyrok, wykonane wyroki na was będą wyłapane, a Kidawa będzie też odpowiadać srogo i będzie ustawa w Sejmie, że kto obrazi kogo, a jest przewodniczącym swojej partii, to jeszcze Kidawa mówiła, że to nie moja partia. A czyja partia, jak nie twoja? Jak nie twoja, to by nie podchodziłeś by do, nawet. Nie podchodziłeś by do tych ludzi. Powiedziałbym, czego ty, wy przyjechaliście? Nie zakłócajcie głowy państwa przemawiać. A ty podeszłaś, podałaś rękę dla wszystkich. Ja widziałem to w telewizorze, jak podchodziłaś. To twoje było namówienie, Kidawko. I ciebie trzeba nie wyrzucić. Pewnie, że ty masz, przepraszam bardzo, ale powiem tak. Pewnie, że ty masz nazwisko, Kidawa. To ciebie trzeba nie wyrzucić, dziękujcie. Sejmu ze wszystkiego. Po co taką kobietę mieć? Żeby namawiać ludzi, żeby wojna była? Nam wojny nie potrzeba między sobą. A ty jesteś wrogiem dla nas. Wrogiem jesteś, Kidawo. I zakończ swoją kadencję w Sejmie, wszędzie złóż papiery. Nie bądź posłem. Bo ty jesteś nie posłem, ale osłem. Jak mój dziadek świętej pamięci mówił kiedyś, że ty jesteś oślicą. O tak powiem, bo kobieta to oślica. I ty jesteś oślicą. I zobacz, jak ja obraziłem ciebie, na pewno zaraz będzie prokuratura, sąd i tak dalej. Widzisz? A ja przepraszam bardzo, bo jak ty obraziłeś prezydenta, to ja ciebie mam prawo obrazić. Też mam prawo, też jestem człowiekiem. I też mam prawo obrazić. I dobrze to by wyniki dało? Powiedz. Na pewno nie. Na pewno, a to pójdzie świat. I ludzie ciebie wyrzucą. Nie ja wyrzucę, ludzie ciebie wyrzucą. Ja proszę naród, ażeby pisać do Sejmu, do marszałka, do pani marszałek, ażeby zmieniła ustawę i tak dalej, żeby było albo wieszanie na słupach, albo kula w łeb, pod ściankę i kula w łeb. I będzie, jak jeden dostanie przewodniczący kula w łeb, to będzie ładnie, a zawsze Kidawa dostanie. Bo to jej jest namowa. Dziękuję bardzo.